Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w dawno już przez większość z was pewnie zapomnianej grze Monster Train. Ale tym razem z The Last Divinity, czyli DLC-kiem, no i wersji Steamowej, którą udało mi się zdobyć, można powiedzieć, na początku miesiąca za sprawą Humble Monthly, czy tam Humble Choice, nie pamiętam, kto się nawet nazywa. No ale tak, teraz to jest nieistotne. To, co jest istotne natomiast, to to, że widzimy się w tej grze głównie dlatego, że no, wróciłem do grania w nią, bo no, na Steamie mam. A druga rzecz, ostatnio mnie już prawie cały tydzień, można dłużej niż tydzień, tak jak sobie pomyślę, męczy dziadowskie choróbsko i po prostu nie mam za bardzo sił na siedzenie, granie, gadanie. Tak, stwierdziłem, że po prostu skoro jest to, a czuję się dzisiaj trochę lepiej, no to najprościej w świecie możemy po prostu spróbować wrócić do starej gry, która nie jest aż taka męcząca, aż taka wymagająca, no i zobaczyć, co z tego wyjdzie. No więc tak, rozpoczynamy przebieg. I na pewno nie mam wszystkiego jeszcze odblokowanego, co miałem ostatnio, ale przez tą chwilę, kiedy grałem, bo żeby nie było to też tak, że odblokowałem tą grę na Humble i od razu zacząłem mocno grać. Nie, nie. To też nie tak. No ale mniejsza z tym. Kontynuując, jak widzicie, mamy już odblokowane trzy klany, które były w podstawowej grze. Też, przy czym w przypadku klanu pierwszego, czyli Hellhorned, mamy już obie wariacje, czyli i Hornbreaker Prince'a z pochodniami, jak i Shardtail Queen z jej impami. I tutaj podobnie w Awoken mamy Sentienta i Uldentena? Tak, Uldenten, chyba tak się nazywa. No, jeśli dobrze widzę. No, jeśli chodzi natomiast o Stygianów, jeszcze mam dopiero trzeci, pozostałych nie mamy. Czyli mamy Umbry, tutaj nie jestem pewien, no i to jest ogólnie nowe za właśnie DLC-ka. Tak więc no. Udało mi się też przejść, jak na razie, jedną kombinacją chyba raz, a przynajmniej tak mi się wydaje, może dwoma, pewien nie jestem, aż sprawdzimy. Okej, okay, w takiej konfiguracji udało się przejść, w takiej też, no, czyli dwa razy. Nie jest jakoś super dużo, no ale cokolwiek tam odzyskam. I tak, bez zbędnego przedłużania, dzisiaj wyruszamy... Powiedz sobie, że na tym trudniejszym, bo no nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale tak. Wrogowie są silniejsi, pierwszy Covenant. Jakiś znaczek jest dostępny. Dodatkowa losowa karta będzie dodana do twojej talii. No i cóż, jeśli mam się tak męczyć, to powiedziałbym, że pobawię się nią i jej impami. A jako wsparcie wezmę sobie Awokenów z Restorem czy z Rootseedem? Powiem, że obie opcje są kuszące, ale na razie weźmiemy Restore, bo jest trochę bezpieczniejszy. No i tak, zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będzie dobrze, czy nie. Osobiście mogę powiedzieć, że nie mam zbyt dużych, jak to się nazywa, oczekiwań co do tego i podejrzewam, że przegramy. No ale dobra. Udało się. I tutaj mamy chyba informację. Pakt Szardy czym są, bo to jest coś. Powiem szczerze, jeszcze tego nie znałem. Ale tak, i... tak, wszystkie te rzeczy. Ogólnie mówiąc, jeśli ktoś nie zna gierki, to zapraszam serdecznie do obejrzenia starych odcinków. Nie są może najlepsze jakościowo. Ale tak, dosyć dobrze tam chyba tłumaczyłem to wszystko, więc no. Przejdźmy do konkretów. Dzisiejszymi bossami będzie Talos, architekt, który... Tam Talos to była chyba ta kobieta. Nie jestem pewien, ale ogólnie tak, Talos, potem Archus. Okej, dobra, tu będziemy mieć przywoływane jakby skały, które będą utrudniały życie i ostatni jest Seraf, jak zawsze, który będzie usuwał po prostu efekty. Okej, a co do naszych kart? Fortify razy 2, co ciekawe mam ich 5, nie jedną, jak tam było pisane, ale dobra. Potężne. Consume z regenem 5, przydatne. No i Battering Ram. Lubię to.
Na pewno zrobimy coś, co robiliśmy zawsze w dawnych taktykach, czy zdobędziemy sobie tego kowala, jakby, który będzie pancerz sobie nakładał na najwyższe piętro i będziemy mieć kartę wtedy, która będzie idealna dla niego. Ale okej. Okay. Tu mam informację. Odłamki paktu. Bieraj odłamki paktu w zamian za nagrody. Im więcej ich masz, tym potężniejsi będą twoi wrogowie. Jeśli pokonasz Serafa ze setką lub więcej, odblokujesz prawdziwą finałową bitwę. A powiedziałbym w ten sposób, okej. Nie wiem co to. Nie kojarzę tego, ale tak. Ten przebieg będzie, jak mówię, na jedynce i na razie normalny, więc będziemy brać. W sumie będę brał wszystko, jak lezie, jak chcę. Nie będę myślał o jakichś specjalnych rzeczach. Chociaż może z drugiej strony. Dobra, dzisiaj sobie to odpuśćmy. Jako, że też nie wróciłem do gry tak jeszcze w pełni. Więc idziemy. Tak, nią też dawno nie grałem. Ale tak. I jakie mam tutaj opcje? Action. Okej. To jest opcja, żeby usuwać impy. Ale dobra, tu resolve. Po bitwie będziemy dostawać impa. Wezmę tą opcję. Jest ciekawsza. Jeśli chodzi o artefakty... Po przyzwaniu dwóch jednostek dostajemy 3 energii. A tutaj losowe koszty. To będzie lepsze. Jeśli chodzi o takie rzeczy... Będę trochę tego brał. I tak, wcześniej był niski, ale teraz medium. Aha. Dobra, zobaczmy jak to będzie. Zobaczmy. I tak, nie wiem do końca jak to ma działać tutaj, ale no jakieś dwie są. I naszymi wrogami będą na pewno uzdrowiciele, nie problem. Oni, takie dosyć typowe, no i tutaj... nie jest najgorzej. Jeśli chodzi o wyzwanie specjalne, możemy wziąć sobie... że na wszystkich piętrach pojawią się oni, zamiast za 75. Nie biorę takich rzeczy. Gdyż moim zdaniem jest najgorsze wyzwanie, jakie może być. A, i zapomniałem powiedzieć o najpiękniejszym. Dodali tryb Googly Eyes. Tak. Zapomniałem o tym powiedzieć, ale to jest dla mnie, przynajmniej dla mnie, żeby nie było. Najistotniejsza rzecz, która w całej tej grze teraz istnieje, no Googly Eyes. Zawsze mam uruchomione, jak można tutaj zauważyć. I tak. Zapomniałem je wyłączyć przed odcinkiem. Może nawet nie tyle zapomniałem, co nie chciałem ich wyłączyć przed odcinkiem, dlatego też, no... Mamy to jak mamy. Tak jak mamy. I tak... co tutaj? Nie trafiliśmy niczego. Jest teraz ciężka decyzja. Czy chcę wesprzeć to piętro? Czy tutaj pozbyć się... A nie, nie pozbędę się nawet żadnego. Dobra. To postawimy sobie te impa. No i w ten sposób można powiedzieć, że zażegnamy kryzys na tamtym piętrze. I tak, będzie ciężko. Z tego co widzę. Głównie przez to, że no. Główną siłą napędową będą impy. Chociaż... okej. Jeszcze jeden imp. Piękne. Przy użyciu 4 impów udało nam się pokonać wroga. Interesujące. No dobra. Teraz to będzie trochę smutne, bo jeśli dobrze widzę, to niestety nie pokonamy go tutaj. A impy też aż nie dadzą rady. A cóż. Tak, czy jak dobrze dla nas, że mamy te impy. Tak, no niestety. Chociaż... Dobra. Impy wystarczyły, żeby tu zwyciężyć. No, i tak byśmy wygrali. Ale dorzucimy jeszcze jednego impa. No, i jest dobrze. Jest bardzo dobrze. A głównie mówię to, że jest bardzo dobrze, no bo... No, było widać, że wygramy. Przy okazji, jakie to jest? Nie ma opisu konkretnego, ale widać, że jest wzmocniony jakimiś kryształami czy czymś. No dobra. Zobaczmy, jak to pójdzie. I tak, wygrane. Chyba najlepsza, jaka mogła być w obecnej konfiguracji. Co?
Co jest za opcja? Ja się niczego już takiego też nie kojarzyłem. I nie zauważyłem, żeby to było, jak ostatnio grałem. Ale tak, z takich opcji tutaj najlepiej oczywiście wziąć więcej impów. Dlatego głównie też, iż potencjalnie mamy szansę. To jest za zero? Nie kojarzyłem, żeby to było za zero, ale dobra, bierzemy. Głównie dlatego, że właśnie wracając, może będziemy potem rzucać impami we wrogów. I co tu mamy? Aha. Okej, okay, to są różne takie jakby ulepszenia dla nas, które jednocześnie dają jakieś te odłamki. Tam było coś o łączeniu jednostek, więc ciężko mi powiedzieć. Nie rozumiem do końca z tym plus 30, plus 31 do rozmiaru. A tutaj 30 pancerza. Jak wezmę to, to co się stanie? Nie, jest to tak samo. Nie rozumiem, co chodzi z tym Unit Essence. Naprawdę nie rozumiem. No okej, mam tu też handlarza. I mamy już najważniejszą rzecz, jaka istnieje. Tylko teraz komu chcę to dać? Któremu impowi? Raczej tobie, bo te impy będą nam się wiecznie namnażać. Dobra. Pierwsza rzecz ogarnięta, teraz rerolka. 10 do ataku, mamy kogoś, komu sensownie można było to dać. Nie, na razie bym powiedział, że nie, więc odpuścimy sobie. I zobaczmy, o co z tym chodzi, tej Combine Unit. Okej, czy są jakieś inne opcje? Okej, dobra, już mam informację. Ulepsz zaklęcie, plus 10 magicznej mocy i przebijanie. Okej. Z łańcuchem zaklęć. Okej, ciekawa, tutaj możemy poświęcić jednostkę, by dać jej esencyjnej jednostce. Wezmę to. Okej. Nie rozumiem do końca, co się stało, ale tak, to wezmę. Jeśli chodzi o co miesiące 2, to nie wydaje mi się, żebyśmy mieli cokolwiek sensownego. Ale tak, mam teraz takiego pięknego, kryształowego impa. Podoba mi się, w co sobie to zmierza. Ciekawe, no, powiem tak, jak grałem właśnie bez tego pierwszego, to tego nie było. Teraz jest teraz threat level high. No, mamy już 35. Strzelam z 10 pancerza za jednostkę. Zaryzykujmy, jak mówię, to i tak jest tak na spokojnie, żeby zobaczyć co i jak. Widać, że jest wzmocniony chyba trochę. Jeśli mamy to brać, to trzeba ostrożnie dobierać to, co tutaj zarzucamy. Zrobić to w ten sposób oczywiście. Tak, w naszym interesie jest to, żeby ten imp ginął jak najczęściej. To jest ważna sprawa, jak on zginie, to równoznaczne jest to też z tym, że... jak to się nazywa? Że on powróci w następnej rundzie, więc tak. Mamy po prostu impa, którego zawsze będzie można zagrać gdzieś. Można tylko gdzieś zagrać, co zawsze będzie powracał dla nas, co jest super. Poproszę. Udało się chyba. Chyba się tak właśnie udało, no, zrobić typowe combo w moim stylu. A jeśli chodzi o zwykłe przynajmniej plansze, tutaj widać, że oboje zginą. Jeśli chodzi o natomiast o to, to nimi się nie musimy przejmować, niech sobie nawet idą dalej. Prawda jest taka, że po prostu, no, nic im nie grozi i tak. Tutaj możemy dodawać pancerza. Co za różnica. To bym też zrobić. Dobra, i tak mam nadmiar energii, co tak też zarzućmy. No, jest dobrze. Nawet bardzo. Bąk, bąk. No i jest dobrze.
Kolejny imp. Mam tak, zaraz będzie bossu. A to tak, tego impa dostawimy tutaj. Tak już nic nie robi. Pancerza. Chcesz to? Trudno, nie mamy sensu, żeby to dorzucać od razu, ale no... Zarzucę co mamy po prostu, byleby tylko mieć jak największe szanse wygrania z tym bossem. No bo widać, że jest trochę potężniejszy, ale no, no pokonany. Pokonany bez problemu. I tak, nie mam co zrobić z tym nadmiarem impów. Niestety, albo na szczęście. Ale no, to jedna akcja, którą zrobiliśmy, czyli moim zdaniem, ta jedna akcja, z dodaniem esencji tego małego impa, do tego typowego impa, który daje też rage'a, było tym, co nam wygrało grę. Potencjalnie, żeby nie byłoby nadal... Można to przegrać. O, kolejny imp, którego bym z chęcią sobie... O, lepszył ewentualnie, więc tak, weźmiemy. Z tych opcji, czy coś potrzebnego? To, bo to jest darmowe. A tutaj... O, fragile, to nie interesuje mnie. 15 ataków, multistrike, żadna z tych opcji nie jest jakaś super. Bierzemy jego. Też był klasycznym kolegą naszego kowala w dawnych podejściach. No dobra, tu mamy ulepszanie jednostek. Artefakt. Ulepszanie jednostek. Próbujemy stworzyć, jak to się nazywa, drugiego potężnego impa. Jeśli wyjdzie to super, jeśli nie to trudno. Tak. Nie wyszło, jeszcze. Więc zrobimy to tak. Teraz tak, jednostki tutaj, czy mam coś ciekawego? Nope. Nie powiedziałbym, żeby to było warte, więc skip. Teraz event. I no, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Okej. A to ciekawe, bo takich wydarzeń nie pamiętam. Ale tak, pozwólcie tutaj przeczytam co trzeba. Patrząc, no, nadal. Ale dobrze, więc tak, hef. Powal. Wziął się do pociągu, coś tego typu. Widać, że nie jest przyzwyczajona do zimna. Wierzę, że rail, czyli chyba można powiedzieć tor, a może coś innego, nie jestem pewien. Był dosyć gładki. Już najgładszy, jak może być w czasach takich jak te. Tak, cóż. Znalazłem coś przydatnego. Trochę reliktów zostawionych przez mojego ojca. Nie wiedziałem, kiedy zbliżasz się do kuźni, więc... wyszłam do tego cholernego zimna, by cię znaleźć. Nie mam miejsca na obu z nich, ale może tobie się jednym przyda. Można by w stanie to ulepszyć później, jeśli będziesz potrzebować, a więc chcesz jednego z nich? Rail Spike, okej. O. Okej. Ciekawe są tutaj opcje, jakieś nowe. Pierwsza to jest automatyczny Rail Spark, czy Spikes, nie jestem pewien co to jest, ale tak. Wydajemy całą energię, zdajemy 10 razy tyle, ile wydamy energii na to zaklęcie. I jeśli coś dobijemy, dodajemy permanentną kopię tej karty do odrzuconej, czyli chyba to takie samopowielające się. A tutaj mamy... A. Takie dziwne pająkoboty, które po śmierci będą się duplikować, a... Mamy w ogóle potrzeby na coś takiego? Powiedziałbym, że nie. Powiedzmy co. Okej. Czyli to jest jakieś jakby zadanie chyba związane z tym, żeby to powielać. Ale dała nam to i uważaj z tym. Wygląda na starożytne, ale staruszek...
ale Starczyk upewnił się, że będzie tu przez dobrą chwilę pracować. A jeśli zdobędziesz kilka więcej, powiedzmy, że z 4 lub więcej wystarczy, będzie to warte twojego czasu. Okej, okay, czyli mamy wyzwanie. Zrobić wszystko, co możemy, byleby tylko zadać ostateczne ciosy tym czymś, tym samym, jak to się nazywa? No, tym samym, brakuje mi słów. No, zobaczyć, co będzie, jak to będziemy mieć tego więcej. Ale tak, każda jednostka będzie pojawiała się z 5 pancerzami. Tu mamy samą Talos, która będzie przywoływała chyba jednostki później. Na razie nie jestem tego taki pewien. I tak, zaczynamy od przygotowań. I tak, rozdanie nie było najlepsze. Dlatego też muszę być ostrożny z tym, co zrobię i jak zrobię. W takim też wypadku robimy tak. To będzie najlepsza decyzja, pozbyć się tego. Dobra. Kurczę, zapomniałem, że ona atakuje. Straciliśmy już wojownika potężnego. No cóż, mój błąd. Ale jak mówię, mogę być trochę rozkojarzony i... No, nie wiem, co kontaktować. No i teraz najgorzej. Przyszła ona tutaj. Aha. A jakby to najłatwiej powiedzieć, no nie mamy do końca materiałów potrzebnych, żeby sobie z tym poradzić. Więc jedyne, co na razie mogę zaoferować, to... No, coś takiego. Ach, i teraz najciekawsza sprawa. Ten imp to jeszcze przeżyje. No, o, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale... Dobrze, przynajmniej o tyle, że bohater nie zginie. A mi nie tak szybko. Gorzej, że ten imp teraz będzie tam siedział z tyłu. No, ale dobra. Róbmy, co trzeba, może jakoś sobie poradzimy z tym wszystkim. Tak. Możemy wstawiać tu impa. Tutaj nie ma co przyjmować. Tutaj nie ma miejsca dla nikogo. No więc cóż, wstawimy kolejnego impa i jakoś to pójdzie. Regenerację, zarzucę, czemu by nie. Mogą w sumie stewardów tutaj pododawać. Nie pomyślałem, no mój błąd. Tak czy jak, miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Jak tam ta dwójka się teraz przejdzie. Tutaj teraz są wzmocnieni pod jakimś względem przez ten kryształ. Jak dokładnie, ciężko mi stwierdzić. W sensie tutaj widać, że ma multi-strike'a niestety, ale trudno stwierdzić w innych przypadkach. Dobra, tak czy jak mamy bohaterskiego impa zagłady. No, może będzie... Okej. Okay. Tak. Jeszcze tak. Trzeba się jakoś upewnić, że nie dostanie obrażeń. Ciężko będzie, więc zarzucimy w ten sposób. Okej. Okay. Teraz, kiedy to już jest załatwione, to tutaj. Dostanie on dużo, więc niestety padnie, tak czy siak. Wzmocnimy naszego tego tam młotowego, czy jakkolwiek inaczej go nazwać. I dobra. Impy padły, tak jak można było się spodziewać. Na całe nieszczęście dla naszych wrogów jednak. Mamy takiego pięknego impa, który będzie tutaj... Mam nadzieję, wystarczająco wkurzająco potężny, żeby... No, żeby nasi sojusznicy byli w stanie przetrwać ofensywy piekielne. Więc tak... Tutaj nie wybronimy tego wszystkiego. Ale mogę zmniejszyć ilość obrażeń... Czy mogę... Jeśli to zrobię, to mi zginie bohater. Nie mogę na to pozwolić, żeby mi bohater padł. Okej. Nie mogę na to pozwolić, więc w takim też wypadku... Tak. No niestety. Nie jest to idealne, ale... No, jestem święcie przekonany, że mimo to, że dostaniemy tam parę obrażeń, nie będzie aż tak źle. Patrząc na to, że tutaj mogę się pochwalić też, miałem ciekawy artefakt, który powodował mniej więcej to, że zawsze jak tam walczyłem, to zawsze moje życie było na 50, ale
jeśli kiedykolwiek udałoby mi się uleczyć powyżej 50, to przed następną walką zmniejsza się do 50. Albo jeśli mam go mniej niż 50, to zwiększa się do 50. Ale za każde ponad, podkreślam, ponad 50, które miałem początkowo, to daje mi kilka tam monet. Więc no. Fajny sprzęt. Dobra. Co ciekawe, albo i nieciekawe. Zależy jak na to patrzeć, przeżyję to. Dziadostwo jedno. Więc zadamy 60 obrażeń, czyli tyle ile możemy. Jednym takim i tak. Miejmy nadzieję, że zdobędziemy kolejne niedługo. A teraz najgorsze. Zaraz nam bohater padnie. Będziemy musieli polegać na tym, co tam mamy wyżej. To przetrwać. Oznacza mniej więcej tyle, że tak. Jedna aktywacja naszego super impa wystarczy, żeby zwyciężyć. Dobra. Okej. Dobra. Udało się wygrać. Więc, no, super, czy coś. Szkoda, że na pierwszym piętrze, ale no, nadal. No i 18% mniej punktów za to wszystko. Okej. Ze wszystkich tych opcji to jest chyba najlepsze. Wolę mi zarzucić quick na wybraną jednostkę. To jest tak, esencja... W esencjach nie widzę, żeby cokolwiek było sensownego, więc wezmę ją. Tak, więcej kart, zdecydowanie. Nie potrzebujemy aż tak bardzo więcej energii, jako że za dwie jednostki mamy więcej. Teraz tak, tego na pewno nie ruszę. Teraz tak, złoto i ulepszenie zaklęcia. 3 życie i powielenie karty oraz usunięcie karty. Zacznijmy od tego. Patrząc też na to, co my tutaj mamy. Okej. Czyli już wiemy, że tutaj to będzie zmieniało nam typ impów, który dostajemy. Wezmę to. Teraz to jest potężna zdolność. Co prawda nie mamy aż tak dużo impów, które będzie można dobrze wykorzystywać, ale tak. Nadal potężna. I w sumie jak tak teraz o tym myślę, czy jest coś sensownego, no... 15 do tego. Pewnie dlatego, że mamy tutaj jakieś potężne moce. Zaryzykuję. Takie dwa impy to już będzie... No potęga, delikatnie mówiąc. I usunięcie dwóch kart. Powiedzmy, że usunę to. I jednego Ristera. Ja, wydaje się sensowne. Dobra, no to wyruszam dalej ku bitwom czy coś. Walczymy z czymś takim. Znam gościa, tego też znam. Wszyscy będą się leczyć pomiędzy piętrami. Z artefakt? Nie. Dzisiaj nie chcę takich wymysłów. Dobra. Ten z przodu jest jakoś wzmocniony. Trzeba być ostrożnym. Dobra, chyba pancerze. Potencjalnie. I teraz dobrze, co my tu mamy? To trzeba je na pewno zarzucić, to też. Kogoś do obrony. Tak na początek. Imp. Prawda, zaraz zginie, no ale tak. Już nie ma miejsca, więc ją tutaj. Dobra. Dobrze, tylko że tamten dziad przeżył, więc dostaniemy teraz karę. Ale tak. Okej. To można wyrzucić. Ciebie zostawimy na razie tutaj. Ty tutaj. Jeszcze 3 energie, dobra. Nie jest tak źle. Imp i tak padnie. Niestety, tobie dajemy to. To też można tobie dać, czemu by nie? Co to jest takie coś? No i w sumie ten gościu, który jest prawie że niegroźny, dajcie tam do góry. Niestety z tym czymś też. Ale no, może jakoś to się uda zmienić. Nie rzuciła impami. Dobra, czyli ona rzuca impami dopiero po tym wszystkim. Dobra, warto to wiedzieć. Teraz... Jesteśmy w nieciekawej pozycji, muszę przyznać. Muszę zagrać zdecydowanie więcej rzeczy, niż bym chciał.
ale jednocześnie... jak się nazywa? Warto by było po prostu zaryzykować z niektórymi opcjami. Jednej energii brakuje. Czy może się go pozbyć? Dobra, co zrobimy? Cek. I jako, że mamy to całe tam zlecenie, zadanie, to zrobię tak. Przeżyję, kurczę, przeżyję, bo już... A tak, bo tam jedno zadam. Dobra, to w ten sposób, żeby tylko mieć tego więcej. Nie, jest to może najlepsze zastosowanie. Mogę w sumie dlatego tutaj. A, to oszczędziło teraz jednej kary. No i obrażeń. Dobra. Nie, niestety. Nie do końca myślę, ale też nie ma co tak płakać strasznie o to, że nie myślę. Bo jakoś sobie tam poradzimy. I teraz tak, quick. Jemu quick zdecydowanie się przyda, więc dostajesz quicka, to wyrzucamy. Teraz tak. Nieskończone kombo się zaczyna, mamy nasze piękne dwa impy tego typu. Mamy co, co oznacza, że mogę użyć tego w jakiś sposób, ciekawy. Dobra, pozbędę się tego. Zawsze coś. Okej. Jest dobrze. Nawet bardzo. Samy tymi impami dobijamy, jest pięknie. Jedyne, co nie jest najlepsze, może poniekąd to, że właśnie teraz będę miał tych impów, czy te impy będą nam zapychać się rękę, ale... Poza tym, czym przy czymś przejmować, nie szczególnie, nawet mogę zrobić takie dziadostwo, żeby tylko dodać sobie kolejne takie i tego impa, żeby tutaj nie było, że mi zostaje, tak, koniec tury. I... Oczywiście, że nie uda nam się. Dlatego też mam tutaj takie piękne wsparcia, jak chociażby, no, impy. Które to, no, moim zdaniem są wszechpotężne. Mogą nam wykierować wszystkie rozgrywki. Okej. Dobra. Wszyscy padną. No a teraz jeszcze dla tradycji kolejne. A, tutaj jak widać... No to chciałbym powiedzieć, że przez przypadek klikłem, ale nie do końca przez przypadek, bo chciałem sprawdzić, czy tam lądują te nasze... te mechaniczne kolce, ale no, jak widać nie. Mamy ich teraz dużo. I... najważniejsze, udało się wygrać. I gadam trochę kłopoty, ale nie ma co się dziwić, jak mówię, nie jestem do końca w pełni... kontaktujący. I to z tych opcji tutaj... Jest cokolwiek tylko potrzebnego, to... Jeśli już to tam. Dobra, tutaj nie. Nie ma niczego takiego cennego. Możemy ruszyć dalej i... Okej. Okay. Ep podchodzi do pociągu. Trzęsący się behemot futra. Jest wystarczająco... groźnie, żeby... jak to się nazywa? I brakuje mi teraz słów, ale ogólnie takie odświeczki, jakiegoś waksera, to tak jakby odświeczki chyba, myślimy, zgasić. Nie wiem, jak sobie z tym radzisz. Tak czy jak, wydaje mi się, że ten cały rail spike nie zawodzi, a? Więc to, tak jak obiecałem. Piękne. Wydaje mi się, że w takim wypadku tamta druga opcja też była potężna. Ale teraz tak, 10 więcej i consume. Czyli nie będą nam zapychać wszystkiego. Ale... ale będziemy mogli teraz to fajnie wykorzystywać. Dobra. Tam mamy artefakt 15. Artefakt nie jest tego warty. Mamy jakieś inne wydarzenie za to i karty magii. O nie, pojedziemy tutaj. Do jednostek. Zobaczyć, czy mam coś teraz cennego. Multistrike, czy mam kogoś, komu by się przydał? Oczywiście, że jest on. Ewentualnie Sona. Tak,
poza tym, to nie wiem, czy ktoś jeszcze jest, więc... ja powiedzmy, że ona dostanie, żebyśmy mieli dwie takie jednostki po jednej na piętro. Te rzeczy odpuścimy na razie i... Quick. Permanent Quick, oczywiście. I 10 ataków. To ty dostaniesz 10 ataków. Dobrze. Mamy już to przygotowane. I teraz tak, skarby. 40 życia dla tej, jak to się nazywa? O, brakuje mi słów. No, dla tego głaza? Nope. A tutaj, kiedy zagrasz 3 karty, dobierz jedną. Oczywiście, że to. Tego nie ruszamy, bo i tak mamy za dużo. Chyba. No dobra, jesteś na medium, to mogę wziąć. Stingów nie mamy. Zoom jest... O, jak to się nazywa? Grywam, będziemy się leczyć? O, nie, to nie. To. Będziemy się leczyć za używanie naszych tych mechanicznych kolców, które będą nam zapychać dalej powoli. Bo nie ma co unikać tematu, unikać prawdy, no, będą nam to robić. Ale tak, najgorszy boss, jaki może być, nie polecam nikomu. Jeszcze mają 2 spell shielda. Nie biorę tego. Nagroda nie jest tego warta, więc no, nie przejmujmy się tym. Myślimy o tym. Ale tak, to pierwszy imp już przychodzi na parę bitwy. Czy mam coś jeszcze innego, co możemy tutaj dorzucić? Na pewności, że zwyciężymy. Mogę dorzucić ją, czemu nie? Mogę dać quicka tutaj. I mogę zrobić to, bo i tak to jest co? Bez różnicy dla mnie. Czy to stracę, czy nie, mam ich i tak za dużo. Dobra. Prawda, teraz będę mógł tutaj tylko jednego impa wystawiać, co jest smutne. Ja o tym nie pomyślałem, ale... Ale tak... może to być... Nawet powiedział konieczne, jeśli chcemy... spokojnie sobie poradzić ze wszystkim, więc... no, może to być aż takie złe? Teraz tak, ja go postawimy tutaj... razem z kimś takim... Nie jest to może idealne połączenie, ale tak, jeśli coś przeżyje, to wtedy będziemy mieć łatwiej trochę... z tym, żeby następne piętro ewentualnie to dobiło. Jeszcze tylko... A, żeby było bezpieczniej, to impa tutaj takiego dorzucimy. Tutaj jego. No, wydaje mi się, że jest to na tyle sensowne rozmieszczenie, że... pokonamy wszystkich. Właśnie przez to, że ona jest quick, to ona teraz będzie też atakowała przed wszystkim. Podoba mi się. Podoba mi się. Zdecydowanie mi się podoba. A, dobra. Zaczynamy od wystawienia klasycznego impa, bo czemu by nie? No więc impów ze smutkiem stwierdzam, nie mamy miejsca. Mam 3 energii, czyli 40 obrażeń. Mógłbym pięknie zmarnować na pozbycie się tamtego czegoś i chyba tak też zrobimy. Dobrze. Dobrze. I tak, teraz jeszcze impy. Nie mogę ich tam postawić. Smutek. Ale dobra. Na przyszłość będę pamiętał, że tutaj nie można dostawać niczego, bo w ten sposób będzie mi się zapychała talia impami. No, niestety. Oczywiście ciebie tutaj dajemy, bo czemu by co innego? Tak, z takich opcji... Nie potrzebujesz jak najwięcej zdrowia. Jeszcze się przyda. Dobra. To by dam za to regenerację. Jedną regenerację, drugą regenerację, żeby na pewno było dobrze. Tak. Na impy już nie ma miejsca tu i tu, więc tutaj mogę dostawić impa, nie żeby coś miał zmienić, jeszcze jego i kolejnego impa. No. Dobra, tamten z tyłu widać, że przeżyje niestety, ale na następne piętro powinno go wykończyć, więc nie jest aż tak źle. Dobra. Tak, czuję, że to może być wygrane podejście. Chociaż mój zmysł wyczuwania wygranych też może być trochę... rdzawy, delikatnie mówiąc. Proszę tego nie traktować jako coś pewnego. Właśnie, w sumie mógłbym się jej pozbyć. Byłoby to głupie, ale mógłbym. No, mógłbym. Mógłbym też sobie zapewnić 2 impy na pewno.
No cóż. Tak. Okropny to jest boss. Dlatego też... Miejmy nadzieję, że chociaż będziemy w stanie go pokonać. Musimy być prawdziwie szczery, to... Jednokrotnie to on zakończał moje, powiedzmy, przebiegi różne rakie. Aha. No niestety widać, że sobie nie poradzimy. Jeszcze dwie tury nic nie można mu robić. Głupie, bardzo głupie. W takim wypadku jego, ile można, no i... Tak, jakby on kosztuje jednej energii. Cóż... No właśnie, teraz mógł co za zero w sumie zagrywać za Nadolce za do dziesiątkę. Kusząca propozycja. Dobra. Dobra, dobra. I chyba to wygramy. Wbrew wszystkiemu. Wygląda na to, że mamy szansę, tylko... O, kurczę, szkoda, że nie mogę tego impetu wstawić. Ale tak, nie przemyślałem tego wszystkiego. Jeszcze to? Czy to coś zmieni? Nie. Ale to coś zmieni. A! Dobra. Miejmy nadzieję, że jakoś to przetrzymamy. Żeby nie było, nie licz tego. Nie mam dzisiaj głowy po prostu do takich kalkulacji. Ale tak, potencjalnie może nam się to udać. A potencjalnie też on może nam rozwalić to wszystko, zanim my go rozwalimy. Nie, dobra, uda się. Uda się. 45 życia, ale się uda. 10% kar do punktów. Okej. Okay. To jest tak, to zdecydowanie się mam coś brać, a tutaj... Dobra, to jest chyba tyle i tutaj co mamy... Opcje, jakieś tam super połączenia i tym podobne. Tu mam usuwanie... zdarzenia, więc pójdźmy tędy. Co my tu mamy? Okej, usuń kartę, zdobądź kartę. Autyczny portal. Powiedziałbym, że mogę wrzucić... Restora. Zobaczymy, co za to dostaniemy. Uwaga, uwaga. Okej, wybacz, aż nie czytam, ale czyli to nie jest aż takie chyba istotne. Okej. Powiedzmy, że pójdziemy teraz po kartę Awokenów. Wezmę. Może się jeszcze przyda. Ludzie, jest tak, jak usuwamy jedną kartę, żeby dostać losową inną. Nie najgorsze. Ale okej, usuwanie dwóch kart. W takim wypadku Stewarda i Restora. Bo nie wydają się aż takie przydatne. Okej, handlarz stalą. Czy mamy coś jeszcze, jakąś jednostkę, którą warto byłoby ulepszać? Ciebie, mój kolego, warto by było. Więc tak, uczynimy cię najpierw szybkim, a potem dam ci więcej życia, jako że ty masz być tym, kto stoi na froncie. A szybkość jest potrzebna po to, żeby ten, kto stoi za tobą, mógł, jak to się nazywa, otrzymywać też inne korzyści od ciebie. Kawę. Kawę. Kawę jest ta opcja. Tutaj to jest to samo, co było. Tu możemy połączyć jednostkę. I nie wydaje mi się, żebyśmy mieli coś do połączenia jakoś dobrze. Więc chyba odpuścimy sobie to. Gdyby to impet bym mógł scalić z czymś, ale czy to ma sens? No nie za bardzo. Jakbym scalać jednostki, to chciałbym scalać je w taki sposób, żeby to miało jak największe korzyści. Okej, jeden impu, który bije 50 jest lepszy niż dwa, które biją 10, no ale te dwa mogą jednak lepiej przyblokować.
No i okej. Mamy i kolejnego bossa. Ten będzie przywoływał dosłownie dwa rodzaje kamyków, które też mają Google Eyes. Tu jest właśnie jeden przykład, który powoduje, że po prostu zawsze jak zagrywam jednostkę, to będą one dostawały negatywny efekt, który powoduje, że nie będą mogli atakować ani używać jakiejś umiejętności. Drugi natomiast ma jakąś kartę zaklęć. Czy jakikolwiek z tych efektów nas interesuje? W tym momencie niekoniecznie. Co prawda tutaj nie zaatakujemy w ten sposób jego, ale no, jakby nie interesuje nas to jakoś szczególnie bardzo. Nie ma co się tym przejmować, tak, tak. Idealnie. I teraz, co by tu jeszcze? A, takiego zrobić. W sumie możemy tak zrobić. Czemu by nie? Podleczy trochę tam naszą tą styrtę, jak ją teraz roboczo nazwę. A no, to już pozwoli nam na bardzo inne, fajne zagranie, które się nazywa właśnie pozbywaniem zbędnych kart. I okej, tutaj trafił się tym razem ten, który powoduje, że zaklęcia są droższe. Okej. W takim wypadku zaryzykuję w ten sposób. Okej. Teraz tak. Jego tutaj. Mamy 4 energie. Zarzucamy takie coś, żeby mieć czyli piękne, darmowe uderzenia. Jak już tam by to było droższe, to zmarniemy, byleby tylko dobierać więcej kart. Tutaj zarzucimy ją. I czy w tej sytuacji mogę jeszcze to wykorzystać do... do bicia czegoś? A no, mogę. Okej, tutaj to nic nie zmieni. Tutaj też to nic nie zmieni. Więc tak, udało się mniej więcej dobrze to zrobić. No i dobra. Tutaj nie ma co dodawać. Więc skupmy się teraz na najważniejszym, czyli przywoływaniu naszego impa niszczyciela. I małych impów. Piątek. Nie wiem nawet jak to określać. I teraz tak. Tutaj ma wsparcie takie. To ono to dostanie, czym by nie. No a kolejne, to teraz on to dostanie. I tak, wiem, że też trzeba wspomagać, wspierać. Tak, to chciałem powiedzieć. Dziękuję ci, mózgu. Ale zanim coś takiego porządniejszego, to dorzućmy po prostu mniejsze takie wzmocnienia wspierające czy coś. Dobra, ty dostajesz to. Czy jest miejsce gdzieś na stewarda? Jest miejsce. Bo to błędem, bo teraz nie za... Dobra, i tak byśmy nie mogli zaatakować jeszcze przez jakiś czas, więc no, nie jest aż tak źle. I chyba na tym, no, skończymy turę. Nie ma co więcej się tym przejmować. Dobra, uderzamy tak, świetnie. Tutaj rzucamy impami, wszystko pokonane. Oj, to jest piękne. Coś mówisz, że naprawdę te dwa kryształowe impy, że takie robocze nazwę, to będzie coś, co nas po prostu będzie tutaj kierowało. O, Unlocked Umbra, czy Umbra. Mamy to. Mamy achievementa Diabolical Automation. No i Umbrę. Umbrę. Jak zwał, tak zwał. Ważne, że to mamy. Więc tak. Jest sens to zagrywać? Sens na pewno jest, tylko pytanie brzmi, czy na tyle duży, żeby... Dobra, i tak nic lepszego z tym nie zrobimy. A to zagwarantuje śmierć tego naszego przeciwnika. Jego unicestwienie, anihilację, jak zwał, tak zwał. No i tak, po prostu skupmy się na tym, co nam tutaj zostało. Okej, przyszedł tutaj i co zarzuca? Najgorszy efekt, jaki mógł zarzucić. No dobra. Dobra. Niestety
A ze smutkiem stwierdzam, że muszę na jego warunkach to zrobić. Bo inaczej nie jestem w stanie nic po prostu z tym zrobić. Tak to chociaż... Mimo tego, że opóźnię jakieś tam niektóre swoje działania, co... No, będę miał impy przygotowane już na następną okazję. No, dobra. Dobra, naszykowane. Tutaj zaklęć nie wolno, co i tak nic nie zmieni. On ma nagrody za ubijanie. Okej. Czyli nie jest aż tak źle. Można spokojnie zarzucać wszystko. Bardzo, z jakiej to okazji dostała kolejne Dazed. Miała już jedynkę, nagle znowu ma dwójki? A może... Nie, dobra, chyba tak miało być. Patrzę na to, że nie tylko ona ma takich... A może wiesz, tak miało być. Nie wiem. Mówię tylko, że mamy już 50 minut nagrania. Ale dobra, w sumie nie będzie to problemem, jeśli będzie dłuższe. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy będą jakieś kolejne epizody. Z czegokolwiek, jako że jak wspominałem, ostatnio taki... No, ledwo żywy jestem. Dosłownie wykorzystuję tutaj tą okazję, że minimalnie po prostu czuję się lepiej niż totalnie, fatalnie, żeby wam to po prostu zrobić. Więc no. Zobaczymy po prostu, jak to będzie. Ale tak, w najgorszym wypadku po prostu macie odcinek, który trwa prawie godzinę, a może nawet będzie ponad godzinny, patrząc na to tempo. Okej, bitwa ostateczna. No cóż. Nie jest to najlepsze pod względem statystykowym, więc po prostu skupmy się na tym, żeby przygotować się jak najlepiej. Jak tamte impy zostawię, żeby ewentualnie rzucić je pod nos temu przeciwnikowi. A tutaj niech walczy, ile wlezie. Może jakoś się wybroni, chociaż chwilę. Okej. Okay. Ja dobrze, że nie zarzuciłem tamtych impów, bo jak widać, te tutaj są zdecydowanie lepsze teraz. Zdecydowanie lepsze. O, i to było piękne, to 104. Tak, tak. Dobra. Nie wiem, czy wygramy, czy nie, bo nie zwróciłem uwagi. Ale nawet jeśli nie, to piękne obrażenia mu zrobimy. No. To prawda, nadal nie wiem, czy to jest wystarczające, żeby sobie poradzić. To jest smutne. Ale tak, próbowałem jak mogłem, więc... Przynajmniej po prostu... Nawet jeśli go nie pokonamy, to może damy nadzieję, że nasz, to nasza sterta właśnie go wykończy. Tak, niestety tylko sterta została. Jak widać, strategia podrzucania impami nie jest najprężniejsza sama w sobie. A nie, sterta nie dała rady nawet. Ja podrzucanie impami nie jest najlepszym pomysłem. Może ma jakiś tam sens, jeśli się z tego korzysta jakoś tak lepiej, ale tak... Dobrze. Mamy Umbra. I coś jeszcze takiego odblokowaliśmy? Nic poza tym. No niestety. Okej, okay, Melting Remnant. Tak się nazywali ci ostatni. Stawał. No i tu potem jeszcze jest jakiś właśnie... Wurmkin. Jak zwał, tak zwał. Nie wiem. No ale tak, ogólnie mówiąc, tak czy siak. To by było na tyle. Następny przebieg, o ile będzie. A nie obiecam, czy też nie zaprzeczam. Będzie, nie wiem, czy Umbrum, czy czymś innym, chociaż... Bardzo możliwe, że Umbrum, bo pamiętam, że to było fajne z tym systemem zżerania swoich stworków, żeby tworzyć jakieś super kombinacje. Ale tak, nie wiem, naprawdę nie wiem.
kim to będzie i w jakiej kombinacji, więc jak... Ja się przekonam, jak to wyjdzie, a póki co na tym chyba kończymy, więc dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że się nie zanudziliście na śmierć i nadal się wam to podobało. No i tak, ja na tym kończę, no i do zobaczenia, trzymajcie się, hej hej!